2 kilometry za mną. 2 kilometry za mną od domu tutaj na tą plażę z pięknymi palmami. Tutaj póki co jeszcze jest troszeczkę skalista plaża, ale za niedługo podobno ma być tyle piasku, że nie będzie ani jednej skałki. Ale za to widoczki są cudowne i nie ma nikogo. Jedna osoba. Nie wiem skąd się wzięła, ale jest jedna. Ale zobaczcie jaka piękna plaża. Jakie piękne miejsce. Także 2 kilometry za mną, teraz pompki i wracamy 2 kilometry, to będzie 4. Patrzcie na to, jaka piękna tu jest roślinność. Jakie piękne palmy. Jakie tutaj piękne drzewa. Cudownie. Ptaszki śpiewają, czaple, czy to co to jakieś takie tutaj różne są ptaszki. Piękne te drzewa wyglądają. A druga sprawa, tu podobno od stycznia zacznie ocean nanosić piasek na te wszystkie plaże i będzie tego piasku tutaj aż po płot, że to wszystko co tu jest zerwane, no to obecnie jest zerwane, ale za niedługo zacznie po prostu, znowu mówię, ocean nanosić tutaj piach i tak jak widzicie tutaj tego piachu będzie tyle. Już to od wielu osób słyszałem, które tu mieszkają i tu będzie tyle piachu. Kurczę, bardzo dużo piachu będzie naniesione. Fajnego, czystego piachu z oceanu prosto, ale fajny jest ten piasek. Wow. No i właśnie wtedy wszystkie plaże będą jeszcze piękniejsze. Wtedy wszystkie plaże będą jeszcze piękniejsze, czyściejsze i będzie tu jeszcze cudowniej. Także trzeba jeszcze co najmniej z miesiąc odczekać i zobaczymy na własne oczy te efekty. Te procesy natury, które tu będą zachodzić. Piękny piach, patrzcie jaki piękny piach. Mega. Tutaj normalnie tyle piachu, to jest metr piachu będzie naniesione. I tutaj właśnie tych skał w ogóle nie będzie wtedy. Wow, jaki czysty piaseczek. Patrzcie się. Wow. Mega. Bardzo się klei do ręki. Ręka też taka spocona, klejąca. Trzeba iść umyć w wodzie, bo się tak nie ściągnie. Ale pięknie. Ciekawe, czy mi się uda nakręcić te ptaki. Cała zgraja ptaków. Jakichś takich fajnych. Zaraz zobaczymy, czy uciekną, czy nie. Patrzcie się, ich tam jest. Wow. Zaraz odfruną, czy nie odfruną? Czy zaczną uciekać, czy... Dziobać mnie! Wow, ile ptaków. A, odlatują. Odlatują, boją się człowieka. Ale i tak są odważne. O, Mateusz spłoszył wszystkie ptaszki. Zaraz sobie przylecą. O, ale depnąłem w wodę. O. Wow. Kurde, mam mokrego buta. No dziś jednak tylko 4 km. No tylko, nie tylko. Ale dwa na bez przerwy biegnięcie w jedną stronę. 2 km bez najmniejszej przerwy. Później tam pompki, chwileczkę po plaży tylko pochodziłem i z powrotem znowu bez najmniejszego przerwy, bez nawet zatrzymania się, kolejne 2 kilometry. Także i tak to jest dla mnie dość mega wycisk. Kolejna sprawa, pobicie rekordu, mojego kolejnego rekordu. 3 km w 18 minut, 3 km w 18 minut, czyli to jest mój kolejny rekord pobity i kolejny rekord pobity 1 km w 5 minut 50 sekund. Czyli no mega, trening może nie za długi, ale bardzo taki wyciskowy dla mnie i kolejne dwa pobite rekordy, także dla mnie ogromny sukces, dwa pobite rekordy, kilometr 5,50, no i mega, mega, jesteśmy już u nas na dzielni, między szeregówkami zanzibarskimi, pozdrawiam.
In all the lights, and as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love, I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope, something about you. Surrounding me, baby, I'm sure we lost track of time.